Wiewiórki, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ruszamy z samego rana. Jedziemy do przedszkola z moją małą przedszkolanką kochaną. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Życzymy wam wspaniałego dnia i zapraszamy na odcinek. Taka niespodzianka. Okazuje się, że obok nas na ulicy, tam jest nasz dom, to jest dom sąsiadów, a tutaj zwolnił się dom i jest do wynajęcia. Obok nas wchodzę zobaczyć. O, proszę. Tutaj całkiem spory salonik. Jest jeden pokój. Całkiem z łazienką. Nie to. Może, dobra, nie będę szukał. W każdym razie jest łazienka. Drugi pokój. Ciemno, ale duży. To nie są światła te... A, to jest światło. Spory pokój. Kuchnia. Kolejna łazienka. Czyli trzy łazienki. Tutaj jest przestrzeń zadaszona cała przy domu, gdzie można sobie to zaaranżować w sposób dowolny. I to co? Był tam się da, nie da się wyjść. No to raczej chyba nie wiem, ale no dobra. Tak to wygląda. Czyli dwa pokoje, łazienka. Okunciran! Okun! I jest taki dom do wynajęcia na naszej ulicy, czyli w Marcinowie. Tu i taka przestrzeń przed jeszcze. Pokaż może recykling, jaki tu jest. No. Co tam? Zdradzał tutaj tajniki. Today. Dzień do dnia podobny. Dziuny w przedszkolu. To musi być lunch. A jak jest lunch, to potem jest kawa z sąsiadami. Jedziemy na kawusie do Jungle Cafe i teraz twoja rola, baby. Yes. We go to Jungle Cafe. We can go to the new place. You want go to new place? We can go. No to jednak bez dwóch zdań. Jungle Cafe, czyli Your Cafe. Podchodzę tylko do lady, pani do mnie soda kroćma, czyli woda sodowa z limonką. Tak. When you coming in here, they also knows what you ordering? Yes. Oczywiście, że tak. Jak się jest codziennie, to wiadomo. Stały klient. Dobra, będziemy teraz siedzieli knuli. Mamy dzisiaj o 15 spotkanie z wykonawcą w sklepiku. Nazwijmy to sobie sklepikiem, ale być może dzisiaj już powiem, co tam będzie robione. Trochę pracy ogrodniczej. Będziemy również robili nagranie na kanał kulinarny Chili z Pieprzem, czyli już możecie wejść na kanał Chili z Pieprzem i zobaczyć nowy przepis. Tam będziemy robili, Tarong przygotuje wieprzowinę marynowaną, którą podaje się z ryżem, a dodatkowo zrobimy tą sałatkę, słynną sałatkę Tarong z odrobiną octu, ogórek i inne specjały. To wszystko na kanale Chili z Pieprzem. Już do zobaczenia, nowy odcinek. A my na razie będziemy raczyli się kawusią. Herbatką. Herbatkę. Wodą sodową. Kilka dni temu zakończyła się olimpiada państw tutaj grupy Azji Południowo-Wschodniej. W finale piłki nożnej zmierzyły się reprezentacje Indonezji i Tajlandii. Mecz ten, oprócz faktu, że był dość ciekawym rzeczywiście spotkaniem, zapisze się na pewno w annałach historii futbolu, nie tylko azjatyckiego. Brutalnością i atmosferą, napięciem, które panowało między drużynami oboma oraz trenerami. Pod koniec pierwszej połowy, kiedy Indonezja trafiła bramkę na 3-2, z 2-2 oczywiście, doszło do przepychanki, to mało powiedziane, do regularnej bijatyki. Najpierw piłkarze Tajlandii zaatakowali trenera Indonezji. Został fizycznie skopany, tak że nie mógł o własnych nogach zejść z boiska. Musiał zostać odniesiony. W każdym razie ostatecznie mecz został wznowiony. Doprowadzono go do końca. Całe spotkanie zakończyło się zwycięstwem Indonezji. 5-2.
szczególnie druga bramka dla Indonezji, coś po prostu, no, stadiony się niesamowite. Wykop spod bramki, jedno odbicie, lob i piłka wpadła do bramki. Wspaniała naprawdę rzecz. W każdym razie, mecz zapisuje się w historii nie tylko faktem, że doszło do tak brutalnej bójki, ale przede wszystkim ze względu na ilość kartek. Ostatecznie pokazano 25 żółtych kartek i 4 czerwone w tym dla jednego z trenerów. No to dość duża liczba i niecodzienna. Szczególnie jak na finał olimpijski. Bo olimpiada powinna być czasem pokoju i spokoju, a w wykonaniu, no niestety, nie bądźmy, no, nawet zachowując pełen obiektywizm, trzeba wskazać po prostu tutaj winnych, a winnymi tutaj była strona tajska. Tajlandczycy nie potrafili przyjąć przegranej honorowo i doprowadzili do bardzo ostrego spięcia. Po meczu już było wszystko okej, ale końcówka pierwszej połowy, to tyle jeśli chodzi o ciekawostki sprzed kilku dni. Jeszcze skoro jesteśmy przy olimpiadzie, to już takie krótkie podsumowanie jako ciekawostka. Tutaj pokazuję przebitkę, ale szybko mówię. Jeśli chodzi o ostateczne wyniki medalowe, statystyki medalowe, pierwsze miejsce zajęli reprezentanci Wietnamu, zdobywając w sumie 359, chyba nie widzę tutaj dobrze, 359 medali w sumie, w tym 136 złotych. Drugie miejsce zajęła Tajlandia z 312 medalami, w tym 108 złotymi. Trzecia była Indonezja, 276 medali. Czwarte miejsce zajęła Kambodża, 282 medale, w tym 81 złotych. Więcej medali zdobyła Kambodża niż Indonezja, ale Indonezja miała 87 złotych, a Kambodża 81. Także Indonezja przed Kambodżą. No ale to i tak największy sukces historyczny reprezentantów Kambodży na tego typu imprezach. Dobrze się przygotowali i organizacyjnie wszyscy sobie chwalą. Nawet ta bójka, do której doszło, została błyskawicznie spacyfikowana przez policję kambodżańską. Także generalnie bardzo udana olimpiada. Po kawusi przyjechaliśmy do Ogrodniczego, bo taki plan na dzisiaj, rozsadzić pomidory. To minimum, plan minimum, jeśli chodzi o kwestie ogrodnicze. To jest jeden z takich sklepów, których tutaj nie brakuje. W nim jeszcze nie byliśmy nigdy. Także przechadzamy się. Panie się zachwycają co chwilę jakimiś kwiatkami. A ja bardziej pragmatycznie potrzebuję po prostu kupić doniczki, żeby mieć w co rozsadzić. Nie potrzebuję żadnych eleganckich doniczek, potrzebuję najlepiej tanie doniczki, czyli nawet zrobione z takiego pseudoplastiku, bo to ma być tylko tymczasowe. Czym tymczasowy dom dla pomidorków, a może nie tymczasowy. And where you want to put it, baby? On the shelf. On the shelf. Look at that flower. Yeah. O, są doniczki. Dobra. Co? Nie, oni przerzucają i dostawiają to nowe. Kompost. To jest kompost. Tak. O, super. Oni mieszają, dlatego są... Ale i co, mają ziemię czy nie? Nie wiem, no, myślę, że to jest to. No to dobrze, zaraz się zapytam. Piękny. Piękne. Mają nawet oczko, bo basen, można by powiedzieć. Marihuana. Nie wydaje mi się, kochanie. Nie wydaje mi się. No dobrze. To, ale są takie doniczki. Baby, you think this is the for sale? Which one? No those. Okej. Okay. No jak są na sprzedaż, to już jesteśmy w domu. Kupiłem 5 doniczek. Takich lichych. Ogon ci ran. Ogon. Liche, ale... No proszę, okej. Okay. Now you have this one. Taki kupiła sobie. Ta rąk gdzieś powiesi. A my jedziemy jeszcze kupić ziemię. Bo tutaj ziemia jest 2 razy droższa niż w innym sklepie. Także tutaj tylko doniczki. Proszę, kochanie. I jedziemy. Bo ziemi mi nie wystarczy na pewno na rozsadzenie tych doniczek. Biorę 2 worki. To brudny ten worek, cholera, będę miał za chwilę spodnie całe uwalone. Kupujemy je, tak jak mówiłem, w innym punkcie. To są po prostu 2 razy taniej. Co zdej? Piąpi? No i doskonale. Można ruszać. Do pracy ogrodniczej. Zimna Zośka już była? U nas? Tak. Nie. Jeszcze nie? No bo nie powinienem chyba rozsadzać przed zimną Zośką, coś tak czuję. Jesteśmy już w domu. I tutaj zobaczcie, jaka ważka czerwona. Siedzi sobie.
Cześć, czerwona baszka. Nie widziałem takiej czerwoniutkiej jeszcze nigdy. Ładna. Nic się nie boisz? Taka on pas. Super. Bardzo ładna. Rozsadzone. Wszystkie pomidorki stąd, które były chyba, zostały wyjęte. Mamy w tej chwili 5 sadzonek. 1, 2, 3. Ta już się zrobiła patyczka, bo taka trochę pochylona jest. 4 i 5. Mam nadzieję, że wszystkie przetrwały przenosiny. Tutaj jak otwierałem ten worek, to znalazłem taki kiełek rosnący. To go przesadziłem tutaj, nie wiem co to jest. Ale niech sobie rośnie, zobaczymy. No i to chyba powątpiewać zaczynam, że to jest fasola. Faktycznie to chyba jakiś chwast. Chwilowo jeszcze niech sobie rośnie, ale jak tak dalej będzie wyglądała ta sytuacja, to go eksmitujemy i tutaj coś pożytecznego wrzucimy. No, w każdym razie. Kolejny etap dzisiaj zrobiony. A tutaj powiesiła to. No nawet fajne miejsce. Mam jeszcze 1, 2, 3 i 4. Jakby takich 5 tu wisiało, to nawet fajnie to wygląda. Nie? Yeah? Should we put? Yeah. All 5 of them? Yeah. Dobrze. To tak zrobimy. To też nasze nowe nasadzenie z wczoraj. Dość duża doniczka, na razie powinno wystarczyć. Tutaj dzisiaj przesadzałem jedną w chili chyba. Nie wiem, czy to jest papryka, czy to chili będzie. Bo przy pieleniu z chwastów, bo tutaj to jest, pokazywałem kiedyś po ciemku, ale to jest istna dżungla. Tutaj rosną nam, no właśnie, też albo papryki, albo chili, głównie zdominowały to, ale jest dużo też, a to jest jakiś badziew, też możemy się go pozbyć. Właśnie muszę uważać, jak tak się pieli, bo wtedy wyskakują też pozytywne roślinki. No tu na przykład biała rzepa. Ona nie będzie miała korzenia oczywiście, ale być może jakiś kwiat by dała, żeby nasiona z tego były. Mamy takie, o, na przykład coś takiego. Rośnie. I to jest takie pnące się. Ma takie liście. Nie wiem, może to arbuz. W każdym razie to zaczyna tak już sobie się wydobywać. O, tu też. Ładny listek. Tu, ojejku, no tu z tej chili się urwało. Dzisiaj te patyki obłamywałem cholercia i musiałem uszkodzić, no. Niedobrze. Mam nadzieję, że przetrwasz. Przepraszam, nie chciałem ci tego zrobić oczywiście. Dobra, to rosło. To pierwotnie tutaj rosło. To sobie na razie rośnie. No, ale oprócz tych chili jest coraz więcej właśnie takich różnych śmiesznych rzeczy, jak na przykład to. Co to będzie? Nie wiem. No dobra, w każdym razie istna dżungla. Tutaj jest po prostu ich za dużo. Jest oczywiście za dużo. Należałoby je porozsiewać, porozsadzać w sensie, no ale to powolutku, z czasem. Byłem u sąsiada po golonkę. Ta golonka, która nam została jeszcze z... Oho, drzwi się otworzyły, czyli kotka już nie ma. A nie, ktoś chyba wyszedł po prostu. Dobrze. Golonka została nam. Cześć. I... trzeba ją teraz będzie podgrzać, rozgotować i z powrotem wrzucić do nóżek. Będę ją gotował właśnie w tej galaretce z nóżek. Tylko muszę zaraz ją zanieść na górę, bo galaretka jest w tej lodówce. O, tutaj. A ja na razie zanoszę mięsiwo. Właśnie rozmawiałem z naszymi gośćmi, którzy przyjechali do nas wczoraj. Goście preferują nie pojawiać się przed kamerą, zatem zachowujemy jakby pełną dyskrecję i nie pokazujemy ich, ale dostałem zgodę na to, żeby pokazać, co przywieźli, bo przywieźli troszkę wspaniałych gifów. Przywieźli krówkę o smaku truskawkowym. Takiego cudu to ja jeszcze nie widziałem. Mamy miętowe cukierki z czekoladą. Też nie próbowałem, fajna sprawa. Tu są jakieś drobiazgi dla tarąg. Nie będę wyciągał. Niech sobie tarąg sama zobaczy, co to jest. Mamy. O, jak super. To jest dough, czyli takie, taka ciastolina jakby dla dżunku. Fantastyczna sprawa. Cały bloczek różnego rodzaju... Ach, tutaj spięte to jest gumeczką. Różnego rodzaju naklejek. No, to dżuny będzie zachwycona. Naklejki to jest jej żywioł. Ona ma dwa żywioły. Woda i naklejki. Oho, ho, ależ... fantastycznych rzeczy. No już widzę nasze ściany wszędzie. Aha, matko jedyna.
jaka olbrzymia, gigantyczna książka do kolorowania. A na czasie bardzo, bo Juny zaczęła właśnie kolorować coraz więcej. Fantastico. No i papier akwarelowy. O ty w dziuple. Ale fantastyczna sprawa. Można z tego robić takie pudełeczka. Następnie kolorujemy i prawie jak obraz do powieszenia na ścianę. Kapitalna rzecz. Chciałem bardzo podziękować. Aha! Ostatnie, ale nie najmniej ważne. Jest krupniczek. Ja zupy lubię bardzo, krupnik również. No i proszę bardzo. Miód mniszkowy. Bardzo rzadka rzecz. Miód mniszkowy. Ups, nie leci, leci, leci. Zostań, dobrze, okej. Okay. Mam cię, dobrze. Mamy miód spadziowy, ale ze spadzi iglastej. Kapitalna rzecz, fantastyczna na gardło. I uwaga, pyłek pszczeli. Skąd te wszystkie pyszności? Adam Kapturkiewicz, pasieka paproć, miód mniszkowy, miód spadziowy i pyłek pszczeli. Dla zdrowotności. Wspaniałe dary, bardzo dziękuję. Dziękuję we własnym imieniu, choć osobiście już podziękowałem, to jeszcze chciałem wam podziękować bardzo za pośrednictwem kanału. Dziękuję w imieniu własnym, w imieniu Tarong i w imieniu Juny. Oraz wszystkich tych, którzy z części tych wspaniałych prezentów będą mogli się cieszyć. Zagadałem się z naszymi gośćmi na dole, a ja miałem przecież robić nóżki z tej golonki, którą przyniosłem. Schodzę już na pierwsze piętro i wyciągamy. Zobaczcie, jak ładnie tłuszcze się nam zciął. Galerta aż tak, że ho, 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 że się nie rusza. Myślę, że te dwie, jak zużyjemy na tą jedną golonkę, wezmę jeszcze jedną. Nie, wezmę wszystkie. A co tam? Nie zaszkodzi im. Bierzemy wszystkie cztery. Ja cię kręcę. Jest tłuszczyk. No to są te, tak jak mówię, to są te galaretki, które już dostały nam bez mięsa, czyli to był sam wywar, który się zciął do formy galaretki. Teraz to wszystko wyjmę, włożę do gara, rozpuszczę razem z tą golonką, jeszcze podgotuję i wówczas zrobimy z tego nóżki z mięsem. Pojawiła się ta rąk, przejrzała zakupy. A pokaż, can you show what you got? O. Ale zanim pokażę ta rąk, co dostała, to patrzy, przyszła tutaj, zobaczyła. Nie, to jest dla mnie. Nie, to jest dla mnie. To może być dla Juny, to może być dla Juny, to jest dla mnie. Ta rąk dostała taki komplet różowy, wściekle różowy. Jim bardzo. I. Oh, this one nice. Taką śliczną. Yeah. Rzecz. I różowy. I różowy, i jeszcze to zabiera. I to dziecku zabierze. All mine. No, but you need to. Co by tradycji stało się zadość, biegam i zamykam okna, bo zaczęło padać. Nie jest to jeszcze jakaś ulewa, ale jak widzicie, być może widzicie, nie wiem, kropi dość mocno. A od kropienia droga do porządnego deszczu już jest króciutka. Dlatego też zamykamy wszystko. Tam na dole są goście. To chyba przymkną okna. Zobaczymy. Świeci słońce, deszcz pada, a tam chmury no dość ciemne, powiem szczerze. Dość ciemne. Zobaczymy, co to nam przyniesie. Przyjechał pan wykonawca. Po co to bierzesz? Sprawdzić, czy jest prąd. Aha! To uważaj na palce. To jest pan, który tutaj będzie nam to wszystko wykańczał i robił. Budował do tego wszystkiego jeszcze konstrukcję tutaj czegoś na kształt baru i blatu roboczego. A Maciej go cię sprawdza teraz. No to elegancko. Włączyłeś teraz te? Baby? Tak? I need him. Uwaga, moment. Ok. To już nie elektryczny. To make electric also? No baby, not electric. We will not make electric. Electric we will make by ourselves. It's too important to make it work. Sprawdzam jeszcze stan licznika przy okazji. Bez elektryczności. We will make it. Please. I know what I'm saying. Przyjechaliśmy jeszcze z panem podwykonawcą, żeby pokazać mu konkretnie, które materiały chcemy, żeby wykorzystał.
bo on może uznać, że na przykład inny będzie lepszy czy coś, ale my chcemy mieć konkretnie z tego, co żeśmy sprawdzili, czego znamy ceny, i nie chcemy wprowadzać żadnych zmian do tego. W związku z tym fizycznie pokazaliśmy to, to i to. No i teraz pan musi sobie wszystko przeliczyć. Baby, you can tell that we have I sent already the pictures, those pictures. I will just send extra the size of the wall. No i dobra. I teraz czekamy na wycenę i ruszamy z remontem. Ruszyliśmy na miasto zjeść coś lunchowego. Ale po drodze jeszcze kupujemy dla naszych gości bilety, tak żeby mieli już w ręku w garści bilety, bo będą pojutrze jechali z samego rana w kolejne miejsce w Kambodży, które będą zwiedzali, a później jeszcze do nas mają wrócić. W każdym razie teraz załatwiamy bilety i jedziemy do Quen Taste, a później odebrać Juny z przedszkola. Jako że zjadłem pierwszy Quen Taste przed Tarą, Tar pierwszy jadła, więc ja jadę po, przyjechałem po Juny. Czekam teraz właśnie na nią przed wejściem. No i później zabiorę ją z powrotem tam do Quen Taste oczywiście. Tarek już powinna skończyć jeść. W międzyczasie przyjechali chłopaki, czyli młodzieży do Quen Taste. Są nasi goście jedni, jedna para, druga para. Nie wiem, właściwie jakoś się rozminęliśmy, tak. Za późno się zorientowałem w tym, że ich nie ma, już nie było sensu dzwonić. Czekam teraz, gdzie jest mała. Jeszcze nie widzę. Dobrze, spokojnie. Juny nie zdążyła się przebrać jeszcze ze stroju szkolnego, a już cieszy się z prezentów. No proszę, jest otwarte. Chcesz zobaczyć, jak to wygląda w środku? No to masz tutaj, proszę, pudełko jest otwarte. Trzeba wyjąć, pokroić. Co tutaj jest? I to butterfly. Ja cię kręcę. Uwaga. What, crayon? This is a doll. Tak, taka plastelina jakby. Uwaga, 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 uwaga. So you can make flower. Możesz zrobić takie kwiatuszki różne. Ale super. I co mówimy? Dziękuję. 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 Dziękuję, tata. To nie tata. Dziękuję, wujek, ciocia. Dziękuję. Dziękuję, wujek, ciocia. Jest zbyt w tej chwili pochłonięta tym. Ale dziękuję bardzo. Prace chylą się ku końcowi. Prawie że olimpijskie kółeczka. 5 miseczek jeszcze udało się zrobić. Nóżek z tej jednej golonki i z tego, co zostało mi po wygotowywaniu poprzednich nóżek, czyli tego wywaru. Tak naprawdę to wywar mi jeszcze został tutaj, ale już sam puściutki. Ale to nic, ja mu i tak pozwolę zastygnąć. Nie zmarnuje się na pewno. W każdym razie sukces. Druga partia. Chciałem się z wami podzielić na sam koniec informacją. Informacją zgoła, no właśnie, tytułową, po prostu, z tytułową z odcinka. To nie był żaden clickbait. To prawda, prezes zostaje z nami, zamieszka z nami w naszym domu. Tu w Siem Reap, tutaj będzie mieszkał. Chciałem wam przedstawić, już kochanie, już. Nie pisz, proszę cię. Chciałem wam przedstawić. Pozwólcie państwo przedstawić sobie ten oto czarny obywatel, który tutaj sobie podjadł teraz u mamy. Tak jest. Nazywa się od teraz prezes. To jest prezes i prezes zostanie z nami już i ze swoją mamą. Jego już nigdzie nie oddajemy. On tutaj ma już domek u nas. Zostaniemy sobie z dwoma kotami. To jest ostatni kotek z ostatniego miotu kotka. Kotek już więcej kotków nie będzie miała. I prezes jest ostatnim z miotu i zostaje z nami. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Zapraszam serdecznie na jutro, oczywiście na kolejny 7 rano czasu polskiego. Dzisiaj życzę wam naprawdę bardzo fajnego dnia. Mam nadzieję, że takowy właśnie będzie dla was wszystkich. Do zobaczenia jutro. Trzymajcie się. Hej, cześć.